Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Zna pan nowego wojewodę, Dariusz Drelich będzie wojewodą pomorskim. To jest radny powiatu gdańskiego, mieszkaniec, muszę powiedzieć, mojej gminy, Kolbuty. Zna pan? Gratuluję. Znam to mocne słowo, bo co to znaczy znam kogoś? Tak, jeden z naszych działaczy. Natomiast bardziej takich bliskich relacji, kontraktów ze zrozumiałych względów nie miałem. Trudno, no po prostu. Natomiast myślę, że będzie dobrym wojewodą i czekamy na decyzję oczywiście też, tak? W każdym bądź razie jest w tej chwili tutaj wymieniany i dzisiaj nie jest ma być tajemnicą. Decyzja. Tak. To, że jest wymiana wojewody, to jest absolutnie naturalne. To jest tak jak premier w skali województwa. A naturalne są wymiany w spółkach Skarbu Państwa. Wczoraj został odwołany Andrzej Tersa. Chwilowo powołany pan Pionkowski na pełni obowiązki prezesa energii. Myślę, że tak. To są decyzje spodziewane. Obawy były, że te wymiany będą długo trwały. Ja przypomnę 2005 rok, to myśmy czekali kilka miesięcy na wojewodę i opinia naszych działaczy, naszych wyborców były takie, że zmiana władzy i w pewnych miejscach, tym bardziej, że wokół tu konkretny przykład, który pani redaktor podaje, a więc... Energa? Tak, Energa. One były też bardzo niejasne i nie ukrywajmy, przecież pan Biliński był wtedy dobrze notowany, był bardzo dobrym prezesem i ta wymiana, ja nie chcę za dużo mówić, bo mądrzyć się każdy potrafi. Myślę natomiast, że właściciel, w tym przypadku minister Skarbu Państwa, ma prawo do tego, aby osobami kierującymi głównymi spółkami były osoby z jego nadania i ta wymiana chyba nie budzi żadnych kontrowersji. Myślę, nawet spotkałem opinię w takich niezbyt przychylnych nam publikatorach, że to było spodziewane i tego oczekiwane. No dobrze, ale czy to już właściwie stało się, z tego co pan mówi, że to jest takie oczekiwane, spodziewane, to już jest teraz taka norma i taka w Polsce obowiązuje norma, że w spółkach Skarbu Państwa, jak się zmienia władza, a może nawet zmienia się minister, tak czasem jest, to się musi zmienić prezes? Bez względu na to, czy jest dobrym prezesem, nie, czy złym prezesem. Praktyka pokazuje, że słowo musi nie jest na miejscu, bo są liczne przykłady, gdzie pewne osoby były tymi prezesami przez wiele lat, przez wiele kadencji, o tak powiem. Natomiast to, że w przypadku, to nie dzieje się też co miesiąc, ani co rok, co cztery, w tym przypadku po 8 latach, tak? Więc zmiany są zrozumiałe. To miałem na myśli, byłoby dziwne, gdyby nie było, to nie jest żaden koniec świata i myślę, że w cywilizacjach, w demokracjach to się dzieje. Panie pośle, uważa pan, że to jest normalne, że nie ma wciąż w Dzienniku Ustaw wydrukowanego tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z czwartku, skoro na przykład można było w ciągu kilku godzin coś drukować w monitorze? To jest jakieś celowe działanie? O co chodzi? Ja nie jestem, znacie mnie państwo i nawet słuchacze, rzadko tutaj jestem, ale Tadek Cymański nie jest zwolennikiem spiskowej teorii dzieł. Nie oddaje się też takim tanim pokusom komentowania rzeczy, które tak no to naprawdę ten druk powinno... Jest pani redaktor, praktyka obwieszczania czy druku przyjmuje się wczoraj, ja tu się powołam, bo to nie z mojej bajki człowiek, pan Cimoszewicz, który powiedział spokojnie, no jest od 5 do 7 dni przyjęta. No tak, ale znamy takie przypadki, że można było szybko, w ciągu kilku oczywiście, godzin. Oczywiście są różne rzeczy, ale nie sądzę, żeby to był akurat fakt czy temat, żeby z tego można ukręcić bić z piasku. I nie, to są ważniejsze rzeczy. Dobrze, to nie jest pan tutaj tak, temat. Jeśli Trybunał uzna jutro, że ta nowa ustawa uchwalona przez ten Sejm jest w części lub w całości niezgodna z konstytucją, to co zrobi Prawo i Sprawiedliwość? Uzna to orzeczenie czy nie? Nie jestem tutaj jakimś carem Bogiem, żebym mówił, co zrobi moja partia. Na pewno zawsze się zastanawiamy przed podjęciem decyzji. Natomiast nie spodziewam się tutaj zmiany jakiejś decyzji, dlatego że istota, i tu jest wielkie nieporozumienie w ogóle, i nam się przypisuje, że my lekceważymy wyroki Trybunału. Nie, absolutnie nie. Że są ostateczne. Tak, są ostateczne. I konstytucja, i to nie jest wcale z mojej strony ironia ani szyderstwo. Po prostu tylko trzeba precyzyjnie czytać i stawiać sobie pytanie, dobrze, o co tu chodzi. Przecież... Ja słyszę pańskich kolegów, którzy dezawuują i orzeczenie, i poszczególnych członków Trybunału Jeżeli ktoś z lekceważeniem się wypowiada, to niedobrze. Także jest. Ale ja chcę powiedzieć, może niezręcznie ktoś coś mówi. Proszę być bardzo precyzyjnym. Trybunał orzekł aż i tylko orzekł o niezgodności pewnych, bo to jest jego zadanie. Natomiast linią całą naszego myślenia, i ja to bardzo mocno i precyzyjnie tu w Radiu Gdańsk powtórzę, jest wątpliwość prawna, a właściwie zanegowanie poprawności wyboru 5 sędziów przez Platformę w parlamencie
Dlatego nieprawidłowo to się dokonało, ponieważ korzystano z dwóch aktów prawnych. Z regulaminu i z ustawy, i do tego były to akty niesharmonizowane. No dobrze. Więc pani redaktor, tak się nie robi, to jest elementarne złamanie sztuki. Wiemy, że zrobiono źle. Więc Platforma oprócz arogancji się wykazała też niechlujstwem ogromnym. A co teraz? Kto i jakie rozwiązanie powinien zaproponować, żebyśmy przestali rozmawiać o tym, czy ten sędzia, czy tamten sędzia, czy będzie ich 15, a może 18, a może 17? Kto? Jak? Ja myślę, że stan prawny jest właśnie taki, jak powiedziałem. Można się z tym nie zgadzać. Ja tylko zwracam na to uwagę. Jeżeli dokładnie się przeanalizuje, to nie jest łatwe. Przebrnąłem przez to. Nie wszystko jeszcze tutaj może mam w paluszku, ale widać jak na dłoni, kiedy się to zaczęło, dlaczego. Dzisiaj Parlament Europejski to się śmiać chce i płakać, że ma się tym zajmować. Właśnie, zamiast będą dyskutować o nas. Proszę pani, troszkę wstyd. Tak. Tylko tak naprawdę, no naprawdę, i nie dlatego mówię, że jestem związany ze Zjednoczoną Prawicą z PiS-em, ale zamach się dokonał w czerwcu, złamano elementarne, wyciągnęła Platforma rękę nie po swoje, namieszała, nakombinowała, popsuła to wszystko i wyprostować, naprawić bałagan, nie wiem, czy można w ogóle do końca ten bałagan naprawić, osad i niesmak pozostanie. Ale ktoś to musi zrobić. Wyobraża sobie pan, że będzie taki pad? Zrobiliśmy to. Nie, no na razie i na nas nie teraz zrobicie. Się przywiesza na razie i się robi larum. Nowych sędziów i okazuje się, że jest ich więcej niż potrzeba. No proszę pani, no pani redaktor, niech pani taka nie jest aż elegancka. Przecież powiedziano nawet, że brunatne koszule. Ja, nie. Tadek Cymański, to jestem Heinz Müller i Sturm Abteilung. Proszę pani, no naprawdę, to jest szaleństwo. Dobrze, a jeżeli to przecież jak ktoś nie widzi różnicy między stanem wojennym, czy czasami hitlerowskimi, czy ubecją i porównuje to, co jesteśmy świadkami. I najgorsze jest to, że ten, kto namieszał, najbardziej krzyczy. No dobrze, ale pan mówi o takiej atmosferze, która jest, tak? Już pomijając jakby kwestię już konkretnego stanu, kwestii... Przyjemna jest atmosfera, trybuna. Oczywiście, no że właśnie, jest nieprzyjemna. Ale czy nie jest też trochę tak, że to jest, że się to trochę jest w interesie zarówno ekipy rządzącej, opozycji, nie wiem, czy też prezydenta, żeby taka atmosfera wojenna się toczyła? Prezydent w tej całej sytuacji chyba jest najbardziej narażony na ataki, na oceny. Od niego się też oczekuje, tutaj często pada słowo kompromisu. W niełatwej sytuacji się znalazł pan prezydent. Proszę pamiętać, że to się nie dzieje po skrytości. On oficjalnie twardo podejmuje stanowisko, bierze na siebie odpowiedzialność, te decyzje. Ja mam do niego zaufanie. Pytam o atmosferę. Natomiast atmosfera jest wywoływana, moim zdaniem, jest nakręcana. Wspomniałem przed chwilą o słowach i o wypowiedziach, o tekstach, o zagrożeniu demokracji. Pani redaktor, gdyby tak było, jak te słowa na sali padały, no to byśmy tutaj mieli już całkiem inną sytuację w Polsce. Przecież ja nie jestem historykiem, ale wiem, co to znaczył faszyzm, komunizm, czy nawet stan wojenny. No, no dobrze, na Boga. A co pan myśli, pan o tym mówił Kornel Morawiecki do kolegów z Platformy. Naprawdę, miejcie miarę, koledzy, dobrze. Naprawdę miejcie miarę. A co pan myśli, jak pan słyszy Macieja Jankowskiego z Solidarności Mazowsze? To taki znany działacz w Polsce, który mówi, że oddaje order, który dostał od Lecha Kaczyńskiego, bo to, jak działa PiS działa w Polsce jak partia komunistyczna. No, dziwię się bardzo, no ale nie, też powiedzmy sobie szczerze, proszę pani, no, wielu działaczy, szkoda, to jest romantyczna historia z tą Solidarnością, że tak jak z byłym prezydentem, jeżeli ktoś był na samym szczycie i był wielką postacią i nie zachowuje pewnego dystansu i wchodzi w spór polityczny i staje po jednej stronie, tu w przypadku Macieja Jankowskiego. To jest postać, prawda? To jest wielka postać tamtych czasów, ale to jest wyraźnie wypowiedź, no, skrajnie polityczna. A poza tym, no, oddanie i jeszcze jak, no, brak, przykro to jest bardziej. Kornel Morawiecki jest w polityce, jest u Kukiza, ale proszę zobaczyć, jak on mówi, on apeluje o umiar. To jest całkiem inna wypowiedź jego. I nawet o tym narodzie, co on powiedział, też został źle odczytany, bo... Czy mówi pan o tym cytacie mniej więcej takim, że nie państw... prawo jest najważniejsze, a naród, czyli wola narodu. On powiedział to w taki sposób, że prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Co ludziom po ładzie konstytucyjnym, po tym Trybunale, kiedy wielu Polaków, nas słuchających również, uważa,
że jest niesprawiedliwość, że mamy kryzys sądownictwa, że tyle jest skandali, tylu ludzi i to jest dokładnie to, czy warto być uczciwym człowiekiem. Wie pani, to powiedział Kornel, bo to jest człowiek serca. No dobrze, może powiedział to pośle, niezręcznie. Od razu powiedziano, że on... świadomość, że jeśli mówi to w kontekście tego, co się dzieje wokół Trybunału i jak słyszy, jak niektórzy politycy uważają, że to oni mają rację, a nie Trybunał, no to tworzy pewien kontekst. Pani redaktor, tak? Jeżeli ja tu nie jestem też wyrocznią, ale jeżeli ktoś ma dobrą wolę i zna Kornela Morawieckiego, to nie powinien interpretować w taki sposób, że on wyraża, powiedzmy sobie, lekceważenie dla konstytucji. Że naród, bo to nie jest nawiązanie do Hitlera, że folk, jeden naród i siłą bierzemy, albo do komunistów. Nie, nie, nie. No przecież nie jest taki Kornel Morawiecki. Dobrze, a ja chciałabym jeszcze jedną osobę zapytać. To trzeba mieć złą wolę. Czy pan uważa, że to, że Henryka Krzywonos-Strycharska jest dzisiaj posłanką Platformy Obywatelskiej i że mówi różne mocne słowa, tak jak ostatnio, to jest powód, dla którego nie należy jej się emerytura specjalna, którą mi przyznał premier Donald Tusk. Chyba w części około 3000 i w sumie pobiera ponad 6000 brutto emerytury. Nie jestem sędzią. Każdy ma swoje własne zdanie. Ja mogę mieć swoje własne zdanie na temat, no, to zdanie właśnie na temat w ogóle przyznawania specjalnych emerytur. I uważam, że bierze to na siebie autor, w tym przypadku Donald Tusk, czy premierzy, którzy przyznawali, bo były takie sprawy. To są incydentalne sprawy. Ale zgodne z prawem. Zawsze uważałem, że powinno dotyczyć to sytuacji ekstremalnych, były historie, na przykład wdowa po panu Papale. Jest tytułem to tutaj, było w czym się kierował? Myślę, że zamordowany przywódca to miał taki gest symboliczny. A w przypadku Henryki Krzywonos-Strycharskiej nie? Poza tym nie wiem, czy w momencie przyznawania Donald Tusk miał świadomość, w jakiej sytuacji znajduje. Bo jeżeli ktoś jest legendarnym działaczem, który jest w skrajnej biedzie, to też inaczej się odbiera. A jeśli ktoś już ma wypracowaną emeryturę, dostaje, to podlega ocenie społecznej. Ale nie chciałbym, powiedzmy sobie, taniej krytyki uprawiać. Myślę, że kontrowersje budzi to najlepiej pani zaprosić do studia przeciętnego Kowalskiego, Nowaka, Malinowskiego, jak patrzą obywatele na to, bo mi się wydaje, że my powinniśmy się odwoływać jednak do opinii, bo my jesteśmy też dla ludzi. Ale panie poseł, a nie odwrotnie. Obywatele też uważają, że pan za dużo zarabia. Wie pan, jak to jest, tak? Że poseł też zarabia za dużo. A pan by tego nie powiedział prawdopodobnie. Nie, nie, tak? Ale proszę bardzo, ja nie uciekam od takich pytań. Mogę śmiało powiedzieć, nie, to jakie są te zarobki. Bo to, ale o tym trzeba też rozmawiać, bo wprowadzimy w Polsce małe piekiełko. Trzeba oficjalnie, nie ma nic do ukrycia i autor musi odpowiadać za swoje działania, a nie komentatorzy. Mam jeszcze jedno pytanie, króciutko. Gdzie jest pan projekt ten 12 zł za godzinę płacy minimalnej? Ja pamiętam, jak Beata Szydło przed wyborami przychodziła z projektem i wywoływała Ewę Kopacz. Skoro ten projekt jest gotowy i jest w obietnicach, dlaczego nie ma go w Sejmie? Wiem, że jest przygotowany i tak jak wiele innych projektów złośliwcy żądali, żeby na Sylwestra wszystko weszło w życie, albo najlepiej w dniu wyborów już. Proszę, ale przecież on był gotowy, tak? Tak, chcę uspokoić. Nie będziemy zwlekać ani udawać. Wejdą te projekty w życie. Jest wiele opinii, bardzo rzeczywiście dużo opinii, żeby środki, bo są to znaczące jednak wydatki, nie były kierowane do ludzi o bardzo wysokich dochodach, bo to budzi jednak kontrowersje. Nie, 12 zł za... To akurat nie dotyczy. Ja mówię o 500, dotyczy. Program 500, czy nawet kwoty wolne od podatku. I to są bardzo rozsądne, moim zdaniem, opinie, bo cel tych zmian nie jest, żeby rozdawać pieniądze, tylko cel, żeby pomóc tym, którzy mają ciężko i najważniejsze, uwaga, najważniejsze, żeby te środki, zwłaszcza program 500, spowodował zwiększenie liczby urodzin, demografia. To jest być albo nie być, moim zdaniem, naszego państwa. System emerytalny, wszystko na tym bazuje. Więc to jest walka o ogromną sprawę. Chcę uspokoić wszystkich, którzy tutaj powątpiewają. Te sprawy będą dotrzymane. Pytanie nie jest czy, tylko jak i od kiedy, ale na pewno nie jest to kwestia lat, tylko miesięcy, żeby weszły, a zwłaszcza najważniejszy, oczekiwany przez małżeństwa projekt pomocy dla dzieci. No, do Sylwestra jeszcze trochę czasu, więc jest czas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.